Deadly Sesame Special jest albumem, który można powiedzieć, że wyprodukowałam, czyli zajmowałam się produkcją i zajmowałam się też komponowaniem wszystkich piosenek. Czyli jestem autorką muzyki, a teksty prawie wszystkie napisał Robert Amirian. On ma niezwykły talent do pisania. Powoli powstają pomysły na kolejną płytę i tak naprawdę potrzebuję tylko trochę czasu, żeby wejść do studia i to zamknąć na płycie. Mamy plany wydawnicze i mamy też jedno zaproszenie na festiwal zagraniczny. To będzie w przyszłym roku, więc pewnie jeszcze będę to zapowiadała. Na razie jesteśmy zaproszeni, oficjalne potwierdzenia pewnie jeszcze przed nami, więc nie powiem, gdzie to będzie. Ale jakoś tak za bardzo nie skupiam się na tym, jak wyjść dalej z tą płytą. Póki co skupiamy się na tym, żeby grać w Polsce, żeby zagrać trasę koncertową, do której się trochę szykowaliśmy i cieszymy się, że zagramy w kolejnych miastach, dużych miastach Polski z programem, z płyty. Pracuję ze stylistką Mają Naskręcką i ona zajmuje się mną tak od początku do końca. Zaczęliśmy współpracę dokładnie rok temu. I to jest tak, że bardzo często Maja szykuje dla mnie jakieś stylizacje. Czasami jest tak, że sama znajduje coś w swojej szafie i po prostu wychodzi to zupełnie na spontanie, to co założę na koncert. Ale też pracuję z projektantami polskimi, młodymi, bardzo zdolnymi, którzy szyją dla mnie różne rzeczy. I to jest najfajniejsze, jak można stworzyć coś zupełnie od podstaw, specjalnie pod koncert, coś, co współgra z tym, co robię na scenie. Współpraca z kolektywem Łum jest współpracą, która dotyczy głównie tej trasy koncertowej, teraz trasy jesiennej. Zobaczymy, co dalej. Na razie cieszymy się, że możemy robić to razem. Na ten moment jakichś konkretnych marzeń, bo wydaje mi się, że żeby mieć takie marzenia, to musi wynikać z jakiejś idei. Ja musiałabym wiedzieć, po co chciałabym zapraszać danego muzyka do współpracy, bądź starać się o to, żeby ktoś zgodził się na jakiś featuring, nie wiem, remix, cokolwiek. Więc jeżeli przyjdzie taka idea, wtedy zacznę marzyć. Powiększyć zespół o jeszcze jedną perkusję i wiolonczelę. I chodzi mi po głowie taki utwór, który będzie na właśnie dwie wiolonczele, dwie perkusje, pianino i głos. Zobaczymy. Na razie to jest tylko kwestia jakichś tam wizji takich, które powstają w domu póki co. Zobaczymy, co będzie dalej.